Aby pomierzyć elementy pasywne, otwieramy okno z sygnałem test, bądź tworzymy go. Ustawiamy parametry fali na 1000 Hz i sinusoidę. Następnie ustawiamy jig w tryb Imped Meas. Następnie podłączamy do zacisków jiga BP3, BP4 mierzony element i przyciskamy przycisk z poleceniem mierz element pasywny. Program po wykonaniu pomiaru odczytuje wartość, w tym przypadku kondensatora, 22 mikrofarada. Oprócz tego możemy jeszcze zbadać rezystancję tego elementu. W tym przypadku nominalnie kondensator ten miał wartość 22 mikrofarady. Powtarzamy pomiar z innym kondensatorem o takiej samej wartości. Otrzymujemy wynik 23 mikrofarada. Następnie podłączam kolejny kondensator i w wyniku pomiaru otrzymuję dla wartości nominalnej 10 mikrofaradów, wartość zmierzoną 10,4 mikrofarada. I jeszcze jeden pomiar. Kolejny kondensator. Program odczytuje 5,09 mikrofarada przy wartości nominalnej 4,7 mikrofarada. Następnie podłączamy do zacisków BP3, BP4 cewkę. Wykonujemy pomiar. I mamy zmierzoną wartość 1,6 mHz dla cewki 1,5 mHz. Kolejna cewka. I kolejny pomiar. Wynik. I kolejna cewka. Pomiar. Następnie spróbujemy zmierzyć rezystory. Pierwszy rezystor, wartość nominalna 3,3 Ohma. Kolejny rezystor. Wartość nominalna 3,9 Ohma. Przy wartości nominalnej 2,2 Ohma.